Cześć! Na nasz drugi kanał Krwawe Poniedziałki wleciał nowy film. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania kanału. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu oraz pod koniec tego filmu. Miłego oglądania! To wydarzyło się, gdy miałem 21 lat. Miałem wtedy przyjaciela o imieniu Steven. Był bardzo miły, jednak miał pewną przypadłość. Chorobę skóry, która znacznie utrudniała mu życie. Ludzie byli dla niego okropni. W końcu przestał kompletnie wychodzić z domu, a ja byłem jego jedynym przyjacielem. Pewnego dnia poszedłem go odwiedzić. Jedyne światło w jego pokoju dochodziło z jego monitora. Na biurku walały się puste puszki po napojach energetycznych, a jego wygląd znacznie się pogorszył. Tego dnia zauważyłem, że Steven przegląda Dark Web. Myślałem, że ogląda te wszystkie popaprane filmiki i zdjęcia. Wiecie, o czym mówię. Można tam znaleźć rzeczy, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Pomyślałem, że to jego sposób na ucieczkę od rzeczywistości. Zmartwiony powiedziałem mu, żeby olał to wszystko i się nie przejmował. Jednak mnie nie posłuchał. Innego dnia ponownie go odwiedziłem. Pokazał mi naprawdę dziwną stronę w Dark Webie. Były na niej zdjęcia kości i skóry. Byłem tym strasznie obrzydzony, jednak Steven wyglądał na zafascynowanego. Zapytał mnie, czy to jest prawdziwe. Wtedy kazałem mu przestać to oglądać, ale znowu mnie nie posłuchał. Na stronie widniał napis: zacznij nowe życie, stworzymy dla ciebie nową twarz. Były tam informacje o przeróżnych operacjach, wykonywanych oczywiście nielegalnie. Stwierdziłem, że to nonsens, a strona została stworzona dla żartu. Steven jednak wysłał do nich maila, a parę dni później zniknął. Minęło już sporo czasu, a po Stevenie wszelki ślad zaginął. Nawet jego rodzina nie ma pojęcia, co się z nim stało. Ale wiecie co? Kiedy czasem patrzę przez okno swojego pokoju, widzę mężczyznę wpatrującego się we mnie. Patrzy przez moment, jakby o czymś myślał, a po chwili odchodzi. Na początku myślałem, że facet szuka adresu, jednak po chwili dopadła mnie myśl. Czy to był Steven? Czy to w ogóle ma sens? Wciąż mi go brakuje. Mam nadzieję, że jest cały i zdrowy i pewnego dnia znów się spotkamy.